Gabbing the circle here. Good shoot. Skopalan, Paranza. Park. So there's two couples here, right? Guys, you gotta be aware of what we're doing here, okay? It's simple, but not too simple. Like, there's a bit of elegance to it, but it's not so much that you don't know where to look. My mieszkamy w Arizonie w tej chwili. Skoordynowanie wszystkiego, całej wyprawy, przyjazdów tutaj. Co drugi tydzień, co tydzień jesteśmy tutaj, także rola małżonki jest też bardzo aktywna i dużo ma na głowie w tym momencie. No jest usprawiedliwiona, a jest to obciążenie, a oprócz balu mamy pracę, mamy dom, obowiązki i no niestety, nie zawsze jesteśmy w stanie obydwoje przylecieć. A ja muszę po prostu z obowiązku prób, żeby z Kamilą w miarę dobrze wystąpić. Na początku to tak nie było źle, bo próbowałam bez butów pierwsze, bez szpilek. I było łatwo, ale jak się już ubiera buty, to trochę się ciężej robi, balans trzeba trzymać i no i, ale tak jak się robi, jak robimy co tydzień, ćwiczymy, to coraz łatwiej idzie. No cieszę się, ale bardzo zdenerwowana jestem, ale myślę, że jak teraz dalej pójdzie tak jak jest, to będzie dobrze. Było ciężko na początku, ponieważ taniec jest, jest ćwiczony w partiach, więc ciężko było czasami załapać, która partia do czego należy, ale z każdym razem jakby wszystko zaczyna się łączyć i ma to coraz większy sens. Także myślę, że jeszcze mamy troszkę czasu. Myślę, że powinniśmy być ok. Coraz lepiej nam idzie. Jestem bardzo, cieszę się, że jestem tutaj, ale troszeczkę zdenerwowana dla balu. Moja babcia chciała, żeby ja byłam debiutantką w tym roku i cieszę się, że jestem tutaj, może być debiutantką. Na pewno jest bardzo dużo pracy. Teraz idę na ads i ja am soliciting na tym ads i moja mama pomaga mnie i jest bardzo trudne, ale jest bardzo, lubię, że robić, bo ja mam czasu w moim rodzinie i mojej mama i wszystko. Lubię, że jestem tutaj, moim całym rodzinie jest tutaj i moim escort jest tutaj też i lubię, że tańczyć z moimi kolegami. Tak, kupiłam z Polski i teraz jest tutaj, no cieszę się, że jest tutaj i jest skończone, mam sukienkę, jest piękne i cieszę się. It is pretty simple. It's relatively simple, just memorizing the steps, but the fundamentals of it is relatively simple, easy. Well, presentation-wise, I have to always have to look, you know, presentational. I have to look like I have to be proud, whatever. Happy to be here, of course. Suit, let's see. Well, the suit I have to wear is a tuxedo, of course. We have the tails, so the chest is pretty puffy, and the tails go down. Normal dress pants, we got our dress shoes as well. We get gloves the night of the ball as well. This is a new experience for us, being involved with the Red and White Ball. It seems like a very wonderful occasion that we're going to be involved in here. I'm not really a dancer, and so my daughter actually is. She'll be guiding me through a lot of this, and she's had a lot of practice with it. You know, we're very proud that she's involved with this. She's been involved in going to Polish school since she was in kindergarten, and she has a lot of great experience learning the language and the culture and everything. And so we're really proud of her and happy to be part of the Red and White Ball. No, actually, you know, some of our friends and things had daughters that were involved with it, and we, you know, I just heard little bits and pieces about the event, but not until my daughter got involved with it did I start learning a lot more about it, and I think it's really interesting. I mean, I've lived my whole life in Chicago, and I know that, just the Hilton Hotel itself is famous, and, you know, it's such a wonderful venue for it to be, so... Yeah, we're proud to be involved with it. Dużo więcej niż myślałam. Nie wiedziałam, że musiałam. No wiedziałam, ale nie wiedziałam, że muszę tyle pieniędzy zbierać i jakie to jest trochę straszne naprawdę. Bo czasami się boję rozmawiać z starszymi ludźmi i prosić o pieniądze, bo to jest trochę takie trudne. Ale mama mi bardzo pomaga, tata też, babcia nawet mi pomaga. I to jest na pewno dużo więcej niż włosy, suknia, wygląd. Ćwiczenie tańca jest
to się ćwiczy takie life skills, tak jak rozmawianie z innymi ludźmi, których się nie zna, public speaking na przykład, interviewing, tak jak teraz. Ukłon to jest na pewno bardzo trudny. Ćwiczę w domu przed lustrem, mama i babcia mi pomagają. Mama zawsze mówi, żeby się uśmiechać, bo jak się koncentruję nad ukłonem, to się nie uśmiecham. Ale i to zajmuje dużo czasu też, że się tak bardzo powolutku trzeba się zniżyć i potem wstać. I actually don't live in Illinois. I live in Florida, so we have to fly in every weekend. I'm pretty thrilled. We've managed not to miss a single practice so far, which the Lord just allowed us for good weather. None of the flights have been delayed, so I've been able to. But my sister goes to school here, so we can just meet up with her. Oh yeah, I practice, and when I was looking for my dress, I probably practiced in every single dress I tried on, so I don't have the best balance, so if I don't lower myself properly in the right way, I will probably fall over. So I usually go with my more dominant leg, which is my right. Trzeba chodzić na próby i trzeba się uczyć chyba w domu, ale ja się jeszcze nie uczyłam, to muszę zacząć w domu też tańczyć, żeby było dobrze na balu. Na początku było trochę źle, bo nie wiadomo, czy umiał tańczyć, ale teraz się nauczył, to może być. To bardzo dużo trzeba się przygotowywać na ten bal. Najważniejsze jest oczywiście zbierać donacje, bo przecież Legion zbiera dla organizacji charytatywnych i to jest najważniejsze. I ja spędzam, nie że każdego dnia zbieram donacje, ale przynajmniej kilka godzin w tygodniu albo chodzę do rodziny, albo do innych biznesów i wtedy zbieram pieniądze, to podczas tygodnia spędzam kilka godzin i jeszcze dwie albo dwie i pół godziny na próbie w każdą niedzielę. Trochę pieniędzy to kosztuje. Sukienka, hotel, trochę donacji od rodziców również. Od rodziców i rodziny również trzeba dać, żeby zachęcić, a dziecko, żeby poszło i zbierało od innych biznesów. My dad is as excited to do this as I am. And I'm just really happy that he's also doing really well with the practices. And my escort, he's also doing really well. He wasn't able to make it today, but from what I've seen and from what I've heard and how I've danced with him, he's really good too. And I'm excited that he accepted doing this. And he's a good dancer? He's decent. Like I don't think he's had like dancing experience, but he's doing really well. Mój brat w tamtym roku na balu był jako escort. I ja sama nie byłam na balu, ale oglądałam później wideo i mi się bardzo spodobało i chciałam przyjść i spróbować. Dobrze nam idzie, myślę. Też stresujemy się troszkę, trzeba liczyć w głowie, jak się idzie, każdy krok. Ale też co tydzień, jak ćwiczymy, to idzie łatwiej. Już nam dużo lepiej idzie niż na początku. Jak liczymy obydwoje, to mamy te same kroki i ustawiamy się tak samo i idzie dobrze, tylko musimy liczyć i... Ale dobrze sobie radzimy. Tak, jak ćwiczymy, to razem z tatą liczymy w głowach i razem jak tańczymy, to nam wychodzi lepiej, jak obydwoje liczymy i czasami ja się pomylę, czasami on się pomyli, ale zawsze jeden z nas wie, co się dzieje, więc prowadzimy siebie i nam idzie. And while I'm practicing, as you can see, with a sling on from an injury from hockey, but you know, if she's happy, I'm happy. It's pretty easy, I guess. I thought it would be more difficult to understand, but once I got the basics down, it was pretty straightforward from that. Well, actually, she's pretty experienced, so she kind of leads, but since she's a good dancer, it's easier for me to dance as well. It's really fun. It's a pretty cool tradition, too. I've never heard of a debutante before. She told me about it, so. Every step of the way, and my dad, he's flies up with me every weekend, and I know right now he's off camera right over there recording this, but he's here every single weekend. So while my mom's on the more technical half, my dad's here in person. My name's Jay Inkledon. My daughter is Eliza Inkledon. She's the debutante, and we're from Florida. We fly in on the weekends. I keep thinking to myself, I had a daughter who was a debutante 3 years ago, and we
I'm very nervous about the dancing. I'm very nervous to be on camera now. And anyway, when we finished that, I go, I can't believe we made it without any mistakes. I'm trying to make it again this year. The dancing is definitely the part I'm most nervous about, but I've probably attended about a half dozen white and red balls now, and I look forward to them, and of course I'm looking forward to this one. Ja tańczę z debiutantką Katie Bożek. Bardzo ładnie mi się z nią tańczy. Także jesteśmy rodzicami Olivera. Moje imię Robert Sowula, to moja kochana małżonka Aneta Sowula. A nasz syn został poproszony jako eskort do tańca. I było to nas dużym zaskoczeniem, ale strasznie żeśmy się ucieszyli, ponieważ słyszeliśmy o tym balu, że jest bardzo piękny i prestiżowy i zachciało nam się, żeby tutaj przyjść i pomóc synowi, żeby się to wszystko udało. Mama wspiera, mama co tydzień jest obecna na wszystkich próbach, no i stara się jeszcze pomóc debiutantce, żeby mogła zbierać dużo donacji. Mój ojciec jest wysoki. Co jeszcze? Super się ubiera zawsze. Zawsze fajne koszule nosi i super buty zawsze ma. I zawsze się uśmiecha. Tak może pan zobaczyć mojego ojca. Bardzo dobrze mu idzie. Nawet od początku nam dobrze idzie i dobrze liczymy razem. Musimy się dostosować tak jak wszyscy, więc mamy zamówione wyposażenie fraku, oczywiście błyszczące buty. A wszyscy tatusiowie będą wyglądali super. Z tego co widzę, to Kasi, jak również mojemu mężowi idzie bardzo dobrze, ale to myślę, że dlatego, że po pierwsze mój mąż jest fantastycznym tancerzem, a córka również bardzo dobrze tańczy. A! Zapomniałabym, pan Richard jest fantastycznym instruktorem tego właśnie całego układu tanecznego. I to też bardzo pomaga. No dzisiaj mój brat jest moim eskortem, ale musiałam go, nie chciał tego na początku robić, bo on nie lubił góralskiego ani nic, to, ale ty się dla mnie poświęcił, żeby tańczyć. To cała rodzina musi do tego się przykładać. Pomału, ale da rady. Bardzo się z niego, dumna jestem z niego, że się za mną przyszedł i się uczy tańczyć dla mnie. To bardzo miłe z jego strony. A starsza córka miała być debiutantką, ale nasza przeprowadzka po prostu pokrzyżowała plany. Córka starsza dorosła, jest w tej chwili też członkiem Legionu, jest na zarządzie w tej chwili. I to był pomysł żony. O, jestem bardzo dumny z mojej córki, że zdecydowała się uczestniczyć w tym balu. Jest to dla nas rewelacyjne przeżycie, bo możemy razem spędzić czas, razem tańczyć i jest to bardzo, bardzo, bardzo fajne przeżycie. My wife is Dr. Anna Maria Wagierek. She's a clinical psychologist that serves the Polish community in Chicago. And so she came from Poland, from Katowice, Poland. My grandparents came from Poland, so probably over 100 years ago. And so my heritage is Polish, although I never learned to speak the language and things. And so it's an interesting experience for me to be being involved in the Polish community now and having people speaking Polish in my home, which wasn't the case, you know, since my grandparents when I was a child. So it's kind of a come full circle for me being involved with the whole Polish culture. Ja wpadłam na ten pomysł. Jak byłam mała, to widziałam bal na telewizji i oglądałam i marzyłam o byciu debiutantką w przyszłości. To było moje marzenie, bo chciałam wyglądać jak księżniczka. I found out about the Legion of Young Polish Women and the White and Red Ball through actually my mother. She was a debutante in the 80s and then my sister was a debutante in 2020. So it's been sort of a family tradition for us to do it and I've been looking forward to it ever since I could remember the ball. Yeah, my cousins did it as well, so I've been to 3 or 4 balls and I remember it must have been like 8 at my first one. I just remember it being so magical. Absolutely. I have a son. We were going to try and have him be an escort this year. Probably not this year, but maybe in a future year soon.
Każdy jest zaproszony, to jest otwarte do publiczności, nie tylko, że te debiutantki w rodziny i członkowie Legionu. Każdy zapraszamy, całą publiczność, wszystkich z Chicago, nawet mamy w tym roku dziewczyny z Arizony i ze Florydy, co przyjeżdżają i również gości. No to każdy jest zaproszony na nasz bal, jak Bożena tutaj powiedziała, 4 marca w Hilton Chicago. Bilety można dostąpić na naszej stronie internetowej lypw.org. To naprawdę każdy zapraszamy. Ja byłam debiutantką parę lat temu już. No to jest magiczny wieczór. To jest więcej taki najprestiżowy bal w Chicago tutaj, co Legion już przedstawia. To wszystkich zapraszamy i każdy musi to przynajmniej raz w życiu przeżyć. To była jej decyzja, że zdecydowała się wziąć udział w balu. Właściwie my nie planowaliśmy tego, ale Kasia sama za namową koleżanki zakomunikowała nam, że zapisała się już jako debiutantka i w ten sposób znaleźliśmy się tutaj. Oczywiście dziewczyny, mamy jeszcze jedną córkę, były już na balu kilka lat temu, także wiedzą, jak to wygląda. Wiedzą też o tym, że założeniem balu jest zebranie jak najwięcej funduszy na cele charytatywne. A Kamili, mama, moja żona, a Kasia, ona jest członkiem chyba te około 20 lat. W Legionie? No, mama pomaga z wszystkim, przede wszystkim ads, pomaga zbierać, wozi wszędzie. No i ze sukienką i z wszystkim tutaj rozmawia z chairs i pomaga organizować wszystko, żeby mi wychodziło po prostu. Jestem w tak dobrej sytuacji, że większość takich technicznych rzeczy ogarnia moja żona, a ja mam przyjemność korzystać z tych najlepszej części, czyli w zasadzie spędzać czas z moją córką, a razem tańczyć, uczyć się i bawić się dobrze. Także jest to bardzo, 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 bardzo miłe przeżycie. Na pewno. Mama jest cały czas jest ze mną. Na pewno jestem przed lustrem, ale moja mama zawsze pomaga mnie i zawsze powiedzie mi, jak coś jest źle, robimy coś dobrze, no. Well, my mom has been really encouraging when it comes to the fundraising half. I've always had a bit of anxiety, so she's been there right beside me. As much as I'd like to say I'm more excited, I think they are. My mom's been looking forward to this for a while. And well, my dad's not been looking forward to the dancing, but he's excited for the night overall. She's been here for the past few weekends, but she wasn't able to come to this one. My wife is in charge of keeping us all organized. Because we fly in, she works on the flights. She makes sure we're here when we need to be here, that she's here when she needs to be here. She keeps track of all the fundraising. She does all the mailings along with Eliza, so she's definitely takes a big role in this. She's also a co-tea chair this year, so all the teas at the debutantes went to, she assisted with that as well. Suknia, to z mamą wybraliśmy, to suknia jest biała, taka ładna, prawie jak śnieżenie, to może będę miała zdjęcia z tego. Na balu będę ubrana w przepiękną, długą sukienkę i będę miała bardzo wspaniały wieczór, ponieważ będę dumna z mojej córki i z mojego męża, którzy razem będą tańczyli tego wieczoru. Oczywiście będę też przyglądała się innym debiutantkom. W jaki sposób? Pomagam troszeczkę przy zbieraniu donacji, oczywiście, a poza tym w każdą niedzielę jestem tutaj na spotkaniu. Od początku, kiedy były herbatki, też jeździłyśmy razem, także poznałam inne mamy, inne debiutantki. Jest tutaj bardzo fajna atmosfera, także super się tutaj przyjeżdża. Emocje są, staram się to traktować na ludzi, jestem zaszczycony być na balu. Byliśmy na balu w przeszłości, jest to uroczysty, jest to bardzo elegancki bal, dużo prestiżowych ludzi jest na tym balu, także to jest zaszczyt występować. Całą przeszłość Legionu i jak się Legion zaczął, to było wszystko w związku z patriotyzmem od II wojny światowej, a zbiórka dla żołnierzy, na wojnę, dla ludzi. Zaczęło się od patriotyzmu i tak się dalej ciągnie. Wszystkie donacje, które Legion daje, mimo wszystko to na polskie organizacje, na
tutaj nic, tylko patriotyzm jest praktycznie. O, dla mnie, mój pierwszy bal to był w 2004 i w 2005 ja pracowałam. Siostra była moja przewodnicząca i prosiła, żeby pracować na książkę. I potem znowu zaczęłam pracować w 2011. I od tego roku to co roku to jestem na balu i pomagam. I w tym roku to jestem ta współprzewodniczącą. Przedtem byłam przewodniczącą i plus byłam prezeska Legion Młody Polek. I ten. Ale nasz bal jest 4 marca, to zapraszamy każdego, żeby przyszedł. Jest tak, że można kupić bilety na nasz stronę internetową, to jest dam na po angielsku lypw.org i tam wszystko wytłumaczy dokładnie, jak można te bilety zamówić. To jak najbardziej zapraszamy. To jest Hilton Chicago w hotelu. To jest bardzo elegancki hotel. Bal jest cudowny. Dziewczęta na biało, dziewczęta, co były w tamtym roku, są na czerwono. To jest bardzo ruszający bal dla każdego, dla dziewczęta, dla mamy, dla taty. To jak najbardziej zapraszamy. Każdy Polak, który chce czuć się Polakiem, powinien przyjść na ten bal. Ten bal jest chlubą polskości. Jest to jeden z najfajniejszych, z najładniejszych bali, jakie kiedykolwiek Polonia zrobiła. Także jeżeli ktokolwiek mnie ogląda, naprawdę zachęcam. Ten bal jest super. Zapraszam Państwa, poczujecie się dumni, że jesteście Polakami.